Czy możesz nam opowiedzieć o medycznych korzyściach wykonywania ćwiczeń z zimnem? Tak, medycznych korzyści jest wiele. Pierwsze badania, jakie robiliśmy z uniwersytetami w Holandii, wykazały, że obniżają wskaźniki zapalenia w ciele, a one są przyczyną każdej choroby. Zimno obniża te wskaźniki w ciągu kwadransa. Zwykle potrzeba 5 do 7 dni, aby system odpornościowy aktywował się. Limfocyty B i limfocyty T. Teraz możemy to zrobić z pomocą zimnej wody i oddychania. Czegoś zupełnie nieznanego. Ale oddychaniem można manipulować poprzez techniki wstrzymywania. To umożliwia nam sterowanie, aktywowanie systemu odpornościowego w ciągu 15 minut, nie 5 dni ani 7, limfocytów B i limfocytów T. Więc zaleta, korzyść zimnej wody w połączeniu z oddychaniem jest ogromna. To zmienia całe życie, zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak sobie radzić z chorobami. Możemy to zmienić teraz i udowodniliśmy to poprzez badania na uniwersytecie. Uczę tego ludzi w ciągu 4 dni i nagle są w stanie przyjąć zastrzyk z bakteriami i zwalczyć je. W 15 minut. Na ile jest to ważne? Chodzi o zapalenia. O zapalenie, które jest przyczyną każdej choroby. Na początku jest zapalenie. A teraz znamy sposób, aby zdławić ogniska zapalenia w organizmie w ciągu 15 minut. To wielka zmiana tego, co uważamy za możliwe, jeśli chodzi o choroby. O, choroby. A więc to wielka rzecz. Ogromna. To zmiana naszego myślenia o tym, jak traktujemy choroby, jak do nich podchodzimy. Czyli zimno plus oddychanie. Takie łatwe, a takie skuteczne. Takie mocne. Sprawdzone. Czy możesz powiedzieć, że ludzie nie potrafią właściwie oddychać? Nie wiedzą, jak to robić? Tak, ponieważ przez cały czas nosimy ubrania, to co się dzieje, kiedy wychodzimy na zimno? Co robisz? Oddychasz głęboko, ponieważ zimno sprawia, że twój organizm wchodzi w stan alertu, budzi się. Czuje, że masz za mało tlenu. Zatraciliśmy to. Nosząc ubrania przez cały czas, robimy... A jak jest zimno, to... Jak gorąco, to... Po to, aby tlen wszedł głębiej i organizm jest gotowy, by przeciwdziałać gorącu czy zimnu, niebezpieczeństwu. To logiczne. Natomiast w społeczeństwie, w miastach oddychamy i chemia jest wtedy inna, za słaba. Kiedy robi się niebezpiecznie, bakterie to niebezpieczeństwo, wirusy, zimno jest niebezpieczne. To my już nie wiemy, jak oddychać i mówimy tylko: o, zimno, o, bakterie, wirus, choroba, bo straciliśmy tę chemię. Oddychanie jest bardzo ważne, rozumiecie? Dobrze, a powiedz coś więcej o chorobach cywilizacyjnych i w jaki sposób mogą mieć wpływ na choroby umysłowe. Tak. W tej chwili prowadzę badania z profesorami z całego świata, więc zapraszam serdecznie polskie uniwersytety. Dołączcie się, bo to się dzieje teraz. Widzimy, że zapalenie dociera do mózgu i wywołuje depresję, dwubiegunówkę, schizofrenię, niepokój, lęk, PTSD i traumy. Jeszcze raz, proszę. Zapalenie, które możemy zwalczyć przez dobre oddychanie i zimno w ciągu 15 minut, jeśli zapalenie przejdzie przez rdzeń kręgowy i narządy do mózgu, zakłóca jego równowagę chemiczną, wywołując
depresję, dwubiegunówkę, niepokój, lęk, traumę, schizofrenię, wszystko. Wiecie, co się zdarzyło w naszej codziennej neurologii? Jesteśmy zestresowani. Wysokie napięcie, ale nie oddychamy głęboko. Wtedy wysokie napięcie zabiera tlen i nie ma tlenu. Co się dzieje? Zanika równowaga hormonów. Dopamina zaczyna się wydzielać. Neuroprzekaźniki robią i depresja. Presja, depresja. Zapalenie w mózgu przez duży stres, duży, beztlenowy stres, bez oddychania, bez ruszania się, niszczy równowagę. To jest depresja. Tu jest presja, dopamina, serotonina, neuroaktywność mózgu. Bardzo proste. Nikt nie wie. Oddychać, gnojki. Jesteś znany z kontrolowania systemu immunologicznego. A ludzie są ciekawi, czy można selektywnie pobudzić wydzielanie hormonu. Na przykład chcesz się czuć szczęśliwy. Tak, pokazujemy w nauce medycznej. To jest fakt. Nie spekulacje. To fakt. Uniwersytet. Doszliśmy do poziomu autonomicznego układu nerwowego, który dotąd uważano za niezależny od naszej woli. Że nie możemy go kontrolować. A teraz nagle pokazaliśmy, hej, możemy przez naszą wolę wpływać na autonomiczny układ nerwowy. Jeśli dotrzesz do niego, to on jest powiązany z zapaleniami, z układem gruczołów dokrewnych, a gruczoły dokrewne regulują hormony. Jeśli czujesz się dobrze, to dlatego, że endorfiny i dopaminy się wydzieliły. Jeśli jesteś w stanie dostać się do systemu wydzielania hormonów na poziomie autonomicznego systemu nerwowego, to nagle masz do tego dostęp. Chcesz się czuć dobrze, ale zwykle nie wiesz jak. A tym razem możemy tam sięgnąć. Nie czuję się dobrze? To mam dopaminę i endorfiny. Inne hormony, jak adrenalina i epinefryna, kiedy bakterie i wirusy dostają się do organizmu, a my mamy dostęp do układu wydzielania hormonów, to nie tylko możemy się dobrze czuć, ale chodzi nam też o hormony wzmacniające, o adrenalinę i epinefrynę. Ale teraz pojawia się też wielki problem. Na Zachodzie jest to stres oksydacyjny. Rozmawiam teraz z wieloma profesorami na świecie o tym, jak sobie z nim radzić. Wygląda na to, że znaleźliśmy odpowiedź. Odpowiedzią jest zamiana stresu oksydacyjnego, negatywnego, na stres pozytywny. Kiedy wchodzisz w zimno, jest to pozytywny, bezpośredni i ostry stres. Bardzo dobry dla twojego organizmu. Długotrwały stres w pracy, codzienny stres zabija. Jest niszczący na poziomie komórkowym. Ale nie wiedzieliśmy, jak go kontrolować. Kiedy wchodzisz w zimno, uczysz się kontrolować wydzielanie adrenaliny i epinefryny. Kiedy uczysz się oddychania, zdobywasz dostęp do hormonów, a dzięki temu uczysz się kontrolować kortyzol. A kortyzol to duży problem na Zachodzie. Przy całym tym stresie, kortyzolu, nikt nie jest w stanie kontrolować. A przez wchodzenie do zimnej wody i oddychanie będziesz w stanie kontrolować kortyzol. A to ostatnia rzecz. Hormony, które są powiązane z systemem odpornościowym. Chodzi o dostęp do hormonów. Dziś odkrywamy, że mając ten dostęp poprzez zimno i oddychanie, jesteśmy w stanie aktywować układ odpornościowy. Ten układ zwykle rusza do działania w ciągu 5 do 7 dni, a teraz możemy to zrobić w 15 minut. Pozwólcie, że podam przykład. Wirus HIV w ciągu 5 do 7 dni się zmieni, bo to jest wirus transmutujący, ale w ciągu 15 minut nie jest w stanie się zmienić. Widzicie, jakie są konsekwencje zimna i oddychania? Bo to nie tylko wirus HIV, ale każdy wirus i każda bakteria. Wchodzimy więc w wielką zmianę ochrony zdrowia, zarówno zdrowia fizycznego, jak i mentalnego. To właśnie robimy. Trochę zimna,
i trochę oddychania wiele zmienia. Nie chcę zadawać tego pytania, ale muszę. Wal! Dlaczego ludzie o tym nie wiedzą? Czemu to nie jest powszechnie znany fakt? To dobre pytanie. Dlaczego ludzie nie wiedzą? Ponieważ w reklamach mówi nam się, że choroby to coś normalnego. Że na raka, choroby autoimmunologiczne, depresje, kupuje się leki. A kto na tym zarabia? Tu chodzi o pieniądze. To jest przemysł. Oni manipulują uniwersytetami i wszystkimi, żeby kupowali. A nie, bo czyż to może być aż tak proste, jak mówię? Tak, może. Ale ty musisz zacząć to robić, ponieważ oni wydają miliardy euro, by nami manipulować poprzez reklamę. Nie miliony, miliardy. Weszli już w nasze umysły, bo chcą sprzedawać. Nie chcą wprowadzić czegoś, co działa i nie przynosi pieniędzy. Więc to wcale nie jest głupie pytanie. To jest głupia rzeczywistość, która nam nie służy. Właśnie dlatego ja idę do naukowców, żeby nie głosić spekulacji, nie mieszać się w reklamy i interesy firm w tej branży. Ty mówisz to, a my mówimy tamto, jesteśmy silniejsi, mamy reklamy, piękne kobiety reklamują nasze pigułki, więc każdy myśli, że to, co pokazuje ta z wielkimi cyckami, jest o wiele lepsze niż to, o czym mówi tamten facet. To jest siła i oni nami manipulują. A ja mówię, idę na uniwersytety i tam już nie ma miejsca, bo to już nie są spekulacje. Tu nie ma co nie wierzyć, to jest tylko twój wybór. Chcesz być szczęśliwy, silny i zdrowy? Odkryliśmy to. I mamy na to dowody. Bardzo proszę. A teraz chciałbym zapytać o twoje bardziej prywatne odczucia co do zimna. Czy bycie w zimnie wciąż cię uszczęśliwia? Czy to wciąż jest dla ciebie frajda? W moim osobistym życiu lubię was. Jesteście dobrymi ludźmi. Obracam się wśród dobrych ludzi. Nowi ludzie, nowe pokolenie szuka prawdy i razem możemy coś zmienić. Nadal lubię wyjść na zewnątrz. Dzisiaj skakałem z 7-metrowego wodospadu. Nadal robię różne rzeczy. Mam prawie 60 lat, a potrafię zrobić szpagat czy cokolwiek takiego. O, mogę stanąć na jednej ręce, jeśli chcę. Wchodzić na góry, jak Mount Everest, czy na Kilimandżaro w jeden dzień. Chcę czuć, że żyję. 7 tygodni temu zacząłem nowe dzieło. To jest moje życie. Spójrzcie, 7 tygodni temu. Uwielbiam podróżować, kocham życie. Lubię malować, maluję obrazy, gram na gitarze, śpiewam. Kocham życie, życie jest piękne. Osobiście ja nie lubię zimna. Ja kocham zimno. Zimno jest piękne. Zimno jest szlachetną siłą. To jest mój obraz. Kiedy kochasz życie, znajdujesz wiele różnych talentów, aby wyrazić swoją duszę. Czy czasem czujesz się niekomfortowo w zimnie? Czy nadal bywa ci zimno, jak... wiesz... Oczywiście, ale to jest bardzo ciekawe. Pobiłem wiele rekordów zimna, wiele. 26 rekordów świata i o wiele więcej różnych wyzwań, codziennej dyscypliny. Nadal mnie fascynuje to, jak zimno potrafi się do człowieka dobrać. A, nie jestem tam. Właśnie dlatego zimno może się do ciebie dobrać. Zimno jest od zawsze moim szlachetnym nauczycielem. Bardzo je szanuję. To jest mój najlepszy przyjaciel. Czy wciąż czujesz, że możesz coś poprawić? Możesz pójść dalej w swojej pracy? Zawsze. Dopóki nie umrę, będę się uczył. Mistyczna moc zimna jest tak wielka, że ja jestem dopiero na początku. Opowiedz nam coś więcej o swojej misji. O tym, co teraz robisz, pracując z uniwersytetami. Odkryłem, że da się znaleźć rozwiązanie na najtrudniejsze choroby. Takie jak depresja, zapalenie, chroniczny ból. Naukowcy nie umieli, a ja znalazłem odpowiedzi. To nie ja, tylko zimno i oddychanie. Musimy znów stać się jak rodziny, znów kochać, czuć. Nie stres i choroby, ale
Sprawiać, żebyśmy byli szczęśliwi, silni i zdrowi. Sprawiać, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że możemy sięgnąć głęboko do naszej fizjologii i poradzić sobie ze wszystkim, co do nas przyjdzie. I to jest miłość. Tę miłość zaniesiemy światu poprzez ten akt. Są w nim wszystkie emocje. Cały strach odchodzi, a wchodzą piękne emocje. Życie. Nie w strachu, nawet przed śmiercią, ponieważ jesteś w pełni żywy. Właśnie to przynoszę. Bo ludzie mówią, ach, to tylko twoja filozofia. Nie, człowieku, ja to robię poprzez naukę. To już nie jest tylko bla, 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 bla. Bądź szczęśliwy, silny i zdrowy i wprowadź to w swojej rodzinie. Miłość. Silny. Emocje. Dobre emocje? Złe emocje? Wyraź tę duszę. Jesteśmy ludźmi. Ja tam pójdę, wszyscy tam pójdziemy i zapraszam każdy uniwersytet w Polsce, by udowodnił, że się mylę. Nie, żeby pomógł dotrzeć z tym do ludzi. Bądźcie obiektywni, a zobaczycie, że to jest możliwe dla nas, ludzi, dla wszystkich nas, Polaków, Niemców, Marokańczyków, Japończyków, bez znaczenia. Każda matka chce jednego, żeby jej dziecko było szczęśliwe, silne i zdrowe. A ja sprawię, że tak się stanie poprzez naukę. Mamy jeszcze pytanie o to, dlaczego Śnieżka? Co takiego magicznego było w tym miejscu? Dlaczego Śnieżka? Tak. Dlaczego Śnieżka? Dlaczego Polska? Bo Polska wciąż ma więcej serca niż reszta. Bo wcześniej była jakby schowana za ścianą Rosji, a mentalność, sposób w jaki ludzie myślą, zmienia się. Więc jeśli wasi ludzie konsekwentnie nie mieszali się z Niemcami, z Zachodem, bo mieliście ten mur, trudno było się przemieszczać, to sposób myślenia nie upodobnił się do tego po drugiej stronie. Jest inny. Do tego było mało pieniędzy w tamtych czasach, ale więcej serca. W czasie wojen jest bardzo mało chorób sercowo-naczyniowych. 0%. Dlatego, że nie ma mięsa, tłuszczu, nie ma McDonalda. Nie ma tego. Ponieważ nie ma pieniędzy, ludzie zaczynają sobie pomagać. Zależą od siebie wzajemnie. A dzięki temu jest więcej serca. I to właśnie my straciliśmy. Bo my mamy być razem ze sobą, jak rodzina. Ja polegam na tobie, ty polegasz na mnie. Ja dbam o ciebie, ty dbasz o mnie. W indywidualistycznym społeczeństwie na Zachodzie chodzi głównie o pieniądze. Nie o ciebie, tylko o moje pieniądze. Nie zależę od żadnej osoby obok. Nie ufam im, nie chodzę do nich. Jest napięcie. W tym nastawieniu nie ma serca, nie ma uczuć, tylko kalkulacja. I to rodzi choroby. Bo my jesteśmy ludźmi, a ludzie mają potrzebę życia w grupie. Tylko że my tak daleko odeszliśmy, że starsi ludzie kończą w domach opieki. A my nie szanujemy tych, którzy znają życie, którzy są prawdziwymi nauczycielami naszych dzieci. My to sobie pozabieraliśmy wzajemnie. Uświadomiłem sobie, że mnie uczono, hej, żaden partner ze strony Rosji nie jest dobry dla Zachodu, oni są źli. A ja tam pojechałem, znalazłem serce. Wtedy zacząłem myśleć, co tu się naprawdę dzieje. Ale zanim to się stało, powiedziałem, okej, to ja tu chcę pomieszkać. Chcę tu mieć dom i popytać ludzi. A cena była bardzo niska. Nie taka inflacyjna jak w Amsterdamie czy w Berlinie. To obłęd. Tam ci brokerzy przekazują jedni drugim, potem trzecim. To szaleństwo, człowieku. Mam nadzieję, że Polska nie wpadnie w to samo. Jestem tu, żeby prowadzić ludzi na górę. Znalazłem taką górę, nazywa się Śnieżka, czyli śnieg na górze. Jest jak każda inna góra na świecie. Ale teraz ja tam wprowadzam ludzi bez ubrań.
Już pierwsze badania, które tam przeprowadziliśmy z grupą osób bez ubrań, tylko w butach, którzy weszli na Śnieżkę, pokazały, że byli w stanie jako pierwsza grupa na świecie wykazać, że można walczyć z bakteriami. To były kontrolowane badania, pierwsze w historii medycyny. To znaczy, że nigdy dotąd nie wykazano, iż ludzie są w stanie sięgnąć do swojego wrodzonego systemu odpornościowego, do jego najgłębszego poziomu, do autonomicznego układu nerwowego i do systemu dokrewnego. To wszystko razem dotąd było niemożliwe. To sprawi, że ludzie będą święci, kiedy nie będą się czuć dobrze przy tych wszystkich zapaleniach, chronicznych bólach, depresjach, to teraz będziemy mogli to zwalczać, świadomie. A któż to zrobi, jeśli nie natura? To natura aktywuje wszystkie te układy i sprawia, że w momentach, kiedy jesteśmy chorzy, przygnębieni, ona sprawia, że jesteśmy święci. I w ten sposób Śnieżka staje się powoli świętą górą. Poważnie.